Jak coś, to jest angielskie napisy, widzowie, ale każdy zna angielski, nie? To jest... Każdy zna wszystko. Live. Co? Aha, to jest ten ktoś, kto się podzielił tą historią. Ty, nie zasłaniam. Okej. Ja ogólnie lubię gry z tej serii, więc ciekawe to będzie. Okej. Ciekawe, czy chłop ściemniał, czy na potrzeby gierki, czy serio coś takiego, jak się tu wydarzy, będzie było. Ty, ja nie zasłaniam napisów? Sara ogarna. Zasłaniał chyba. A nie, nie zasłaniam. Dobra, RV chciał kupić i pewnie robić metę, pieprzony crackhead. No, oglądał się Breaking Bad. Ty, ta gra polega na czytaniu żółtych napisów tylko, bo jak tak, to ostatnio oglądałem film z żółtymi napisami, nie? O depopulacji Billa Gatesa. Podał to jest o tym. Nie, dobra, czekaj. Czekaj, zeszliśmy chyba na złe tory. Dobra, dawaj mi tę grę. Ty, ale graficzka już mi się podoba. Ja lubię ten styl tych gierek. O ja pierdzielę. Ja lubię ten styl grafiki w tych grach. Ej, co to jest? Chciałem opcję włączyć, ale nie mam. Dzięki Gomez za 29 lat. No tak, tak. Dobra, Mitch. Co to jest? Czytać to wszystko, czy nieważne? Kaylee, kto to jest? Siostra? Ty, masz zdjęcie dowodu, weź ściągaj. Legitymacja. Dzięki pogadł za 21 lat. Dziękuję bardzo. Nie zasłania mnie? Nie. Nie, to jest chyba siostra albo matka. Nie no, matkę by chyba matka podpisał. To jest siostra. Dziwne by było. Przecież siostrę też by podpisał siostra. Żona? No to by żonę podpisał żonka, nie? Jakiś dziwny typ. Nie wiem, dziwne. Nie, ale za dużo czytania, ja chcę akcję. Dobra, tam piszę, że nową pracę czy tam coś. Co to jest? Mogę wysiąść? A, bo my mamy już to auto, co on chciał sobie kupić. To ja nie ogarnąłem. No to możemy robić metę. Dobra. Fajne. Tu jest wyrko. Fajne, ale ja lubię ten klimacik tych gierek. Właśnie od tego studia. Bardzo mi się podoba. Mogę wyjść, czy nie? Mogę. Dobra, tu jest jak... My jesteśmy w jakimś mieście. To 4 mile będzie. Okej. Obejrzmy furkę. Kurde, konkretna. Zoba. Taka długa w dupę. Ty, w sumie życie w takim tym, jakby był net, nie byłoby problemów, to można sobie żyć. Za ile sprzedaż? Za 20 PSC? Może, może. Dobra. Na ile chata gra? Jakoś na 2 godziny, z tego co było napisane. Chyba za głośno jest trochę. Co po tym? Zobaczymy. O! Muszę się zatrzymać, wiesz, przepisy. Ale klimacik, co? Czekaj, bo napisy są na dole. On chyba gada do siebie. I nie wiem, czy będę zasłaniał. O, przesunę potem kamerę. Speed limit 25. Ile ja jadę? O! Święta. Jedzie fura Coca-Coli. Truck. Jakiś znak. Kurde, szmata pisze, ty, jak ja jadę. No nie rozumie, że jadę. Dobra. Czyli jedziemy sobie opieprzyć burgerka. No dobra. Mogę z nim na czołówkę? Nie, ja się wczuwam w klimat. Wszystko robię tak, jakbym tam był, nie? Spoko, kuszyku, spoko. Czy a to Miles Morales śpiewa? To jest to jedzenie? To jest to jedzenie? Czy mnie minął? Aha, to było to. A nie, tu jest. No właśnie. Trzeba zaparkować. O japi. Odejdź! Nie żryj tu. Prawie cię zabiłem. Debil. Nie moja wina, że go prawie zabiłem, jak je na parkingu. Zamiast opieprzyć w środku. Dam radę zaparkować? Dobra, to jest moje miejsce. Wiesz, jak to ciężko skręca? Dobra. Zobacz, jak ładnie stanąłem. No to można było kawałek dalej, ale ogólnie git. Pół drogi Dobra, jest git, ładnie stoi. Idziemy zjeść, widzowie. Spoko. Pieprzamy się. Nie zasłaniam, nie? Kurde, dobra, przesuwam się, bo ja będę zasłaniał. Dobra, dzięki. Dziadek, co tam jesz? Ty takiego sandwicha z całego chleba zjadłbyś teraz? Dałbyś radę? Dobra, siadamy. Grasz Jeremiaszem czy Włodzimierzem? Jeremiasz. Lipa. Barbara. Chicken nuggets? Czekaj, my teraz wybieramy jakby ko naszej postaci tego. Large cock. Dobra, biorę. Dobra, git. Ja jestem miły. Ciekawe, czy to ma wpływ na grę. Co, musimy czekać na jedzenie teraz? Ja kiedyś kupiłem w Subwayu taką kanapkę za 5 dych z szarpaną wołowiną, mega dobra. Aleś tym nie najesz? Za 5 dych się nie najesz? Jak wstać? Ty będzie tego? Knaga? Wampirem chyba gramy. Ty, ja steruję tym. Ja pierdzielę, IRL nawet nie ma. Nie, czekaj. Nie mogę wytrzeć tego kiblatera? Całe mokre. Starość? Jak starość? Ty, nie da się przymopić. Można zerknąć, jak tam szef burgerki robi? Gdzie my siedzieliśmy, żeby nam nie zapomnieli, gdzie jedzenie mają przynieść. Jest 4 osoby, są to chyba się nie pomylą. Jak kibel dla niepełnosprawnych? Dla wszystkich. Nie są. Ale żarcia w dupę, ty. Nice. Dzięki. Zobacz to, jak się je. 3 sosy? Sosów się nie da zjeść. Jak IRL? No IRL też takie ma, ty widzą? Jak odpisać? No pito. Ty, a co z sosami? Na drogę chyba. Dziadek szczać poszedł. Pyszne jedzonko. Ty, a czemu z tym nic nie piszemy? Ty, ile dajemy na piwku? Nie, 50% to pomyśli, że jestem popieprzony. 15 to się tak wydaje, wiesz. Nie, bo 50 to ona pomyśli, ty, okradniemy go. To jest horror. Bez Sigma. Dziadu, drzwi nie zamknąłeś. Stara tu parku, gdzie ty poszedłeś? Jeść poszedł dalej? Ty. Ale ma mordę. Warto z nimi gadać? To oni tylko tak pieprzą od rzeczy. Huch. Co? Aha. Ty, co się gapisz? Pieprzy. Mogę na kuchnię się wpieprzyć? Nie. Patrzę i mówi, gdzie będziesz pracował? Słuchaj, wczuj się w Amerykę. To nie jest Polska, że wiesz, ktoś do ciebie tylko podchodzi, jak się chce okraść. Ja robię small talk z tymi ludźmi, rozmawiam i tak dalej. Pytam się, czym się stary zajmuje. Wczuj się w Amerykańca, nie? Właśnie opieprzyłem 10 000 kalorii, no to jest pierwszy krok. Dobra, nieważne. Za daleko to poszło. Idziemy. A ty co, żresz dalej? Krabo burgera ja. Powiem mu, że gdzie robię. Okej. Co? Goatman, ty Boxdel po lasach grasuje. Co to w dupę? Jezus Maria. Aha, powiedział mi o jakichś potworach, po czym dalej smaczy je burgerka. Chłop ma niezłą messę. Dobra. Da się ten? Ej, zostawiłem tu otwarte? Ty myślisz, że do kibla mi ktoś szedł? Ty, ja zostawiłem otwarte? To moje? Czekaj. Nie pamiętam, czy otwarty zostawiłem. Chyba jedziemy, nie? Co chodzi w tej grze, dopiero się zaczęła, widzu, także oglądaj. Luta paliona? Jak paliona? Czemu kogo nie przyjechałem? Tego Burgera? Ale jak się skończy gra nagle przez to? 8:02. Ty myślisz, że będzie ten? Goat... Jak on to mówił? Goatman? Brzmi jak nowy superbohater. Buxton. Co to jest? Cześć, to jest tu, bo nie czytałem, co on pieprzył do siebie. To chyba tu. Kurde, jak ciężko tym manewrować. Kurde, no po co tu stoisz? Coś tam jest napisane, ty, co to? Żeby tu nie parkować? Jak ja tu rządzę teraz. Przydałaby się latarka. Ty, trochę strasznie, co? Jeszcze jak te typy poopowiadały historię, jakieś potwory w lesie chodzą. No dobra, ja tu robię, to mogę tu parkować i oni chyba też w takim razie, nie? Czego nie wiem? Nie widzę nigdzie potworów, a wy? Dobra, gdzie ta chata? Chyba tu mamy iść. Gdzie Buxton idzie? Nie strasz. To są ci, co zaginęli? Okej. Okay. Ty, a może oni tutaj są? Siema! Dupę CJ. A nie, ty jesteś normalny w sensie. Dobra, udaję, że się nie przestraszyłem. A ja go przestraszyłem, a on mnie. Jak? Co? Przecież chłop do mnie z dwulówką wypieprzył. Co to za pecet stary? Gdzie za oknem ktoś jest? To jest znak. Ty, tam za oknem ktoś jest? Ja tam mam iść na pieszo czy autem? To nie stoi, to jest lampa, widzu, nie strasz mnie. Tobie zaraz w lampę zapieprzę. Aha, na pieszo. Siema Black Blue, witam. Dobra, na szczęście dał latarkę, bo się zastanawiałem, czy będę ją miał. Ironbark Park. Czemu? Którym się to tego klikało? Ja pierdzielę. Przecież to prawie nie świeci. No chłop mi rozładowaną dał. I co, mam dalej nie iść, bo tam zrobiono niedźwiedzie i tak dalej, a ja pójdę. Czyli się dalej za ten... to moje miejsce. Ty, fajne. A można na tym, jak są ludzie, co jeżdżą na tych koniach na patyku, można na takim? Normalnie przyjechać. Mam iść po to? Po tą torbę? Czy mogę iść tak? Bo nie wiem, czy ja będę mógł to nieść i tą latarkę. Tak. Kurde, jaką człapię pieprzony. Ej, zamknięte. Myślałem, czy będzie otwarte znowu. Ja tego nie wyciszam tego? To może tak stać i się nie ten? Z akumulator nie rozładuje czy coś? Czy takie auta to mają w dupie? Czy to po prostu gra i każdy ma to w dupie? RB mówi, że jest szansa na co? Ciekawe. Aha, myślałem, że będziemy szli, a to jest tepek. Japońskie serca? Koreańskie. Czekaj, o 8 tu dotarliśmy, jest 11:30. Co? To nasze. Ty, trzeba będzie to zapamiętać? 15592500. Już nie pamiętam. W takich grach się właśnie patrzy na liczby, jak ci je pokazują, bo często trzeba je potem użyć. Pieprzam się do wody na chwilę. Fajna, czysta. Już nie, ale była. Dobra, dalej. I co, to tutaj, tak? Ale miałem iść do 12, on coś pieprzył też. Jak tam wejść? Co to jest? Jak nie to? A to jakie jest? Żebym się nie zgubił, bo ty mnie widzę bajtujesz, żebym wpadł na Boxdela. A co to jest to? Jakiś szlak, tak? To się szlak nazywa. Szlak. To jest to? Jest to i to ważne. No nie nasrane. Pisuar w to i toju? Ty. To jest serio pisuar? Ty, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ameryka jest 100 lat przed nami, a my jesteśmy 100 lat za marzeniami. Nieważne. W każdym Woodstocku jest taki pisuar, a to nie byłem nigdy, ale w to i to jak nieraz byłem, nawet pomagałem ją usunąć i nie widziałem pisuaru nigdy. 100 lat za tobą może być, na pewno za mną. Kurde, te napisy są takie małe, widzowie, że ja zapominam je czytać. Co on tam pieprzył? Jest tu kto? O kurde, fajne. No zróbmy sobie tak. Dobra, wieża w Far Cry'u zdobyta, zaraz się mapka zrobi. Wszystko się git układa. Ja pierdzielę, ty muszę iść tam włączyć ten generator, bo był na dole. Agregat? Jak to się nazywa po polsku? Generator. Generator to też jest dobra nazwa przecież. Bo generuje, nie? Dobra, na wyro wszystko. Ty, latary to chyba lepiej nosić. No po co ją odkładać? Pety ktoś smażył. Ej, co jest? Wino. Dobra, ty jakieś zasady rozpieprzone, nie czytam tego. Spoko chata, nie? Myślisz, że w Warszawie taka chatka z 20 000? Wynajam? Plus węgiel trzeba kupić. O ja pierdzielę, co to jest? XD. Jezu, jakie jest hasło? On mi mówił? Aha, okej. Okay. Gdzie tu jest niby hasło? W dupę nic nie widzę. Jak 12? Tu nie ma hasła. Jezu, jakie to jest długie. A nie, to jest... Dobra. Bez spacji chyba. Dobra. Weszło. Jezu, co to jest? Windows 95? Dobra, co ty pieprzysz? Są jakieś gierki? Gdzie są gierki w dupę? Chociaż Snake. Jest gierka chyba to. Ty jest giera! Sam kirry. O kurde, jak to... Ol zorbista gierka! Ale nuby. O kurde, ty. Headshoty się chyba nie liczą. Bo trafią i nie trafią. Ty wiesz, jakie to jest ciężkie? A oni mi nic nie zadają. Jak oni takie uniki robią? To jest ten horror, widzowie. Wypieprzaj. No jak? Win? Co teraz? Dziwne to nowe grany? Ej, o co tu chodzi? Tu się da nawet skakać. Grany 10. Ej, o co chodzi w tej grze? Ej, oni tu do mnie nie podejdą, chyba wygrałem. Jak ja obiecuję nawet grę w grze. Dobra, wystarczy tych gierek, obowiązki czekają. Google Maps. Taka duża mapa świata? O kurde. Tu coś mam spisać. Temperatura. Co jest? Ty. Ej, wcześniej dubbingu nie było, nie? Dzięki, ale skrzynka za 33 lata. Siłać, a tego nie było. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję za 33 lata. I'm Jack. Nie, zapytam go, kto to? A, to jest ten, co nim gadał. Dobra, wypieprzaj, bo gram w Quake'a. Ty, ja muszę to wszystko spisać? 2002. O kurde. Jak nie? And we are back. So how do you feel about me? Do you moisturize? Fascinating. What do you do for a living? Hi everyone, I'm Ron Ross, and I'm here to paint with you. Today I got some cool paint. This is something called testicular green. So it reminds me of my wife. To jest jego emota na Twitchu bazowo. Anyways, a little water there. Czy nie ma? Time to switch brushes. Oops, that's the wrong brush. That's my needle. I'll save that for later. Ah, there it is, the basting brush. Yes. This brush is really great for painting in those details. I think I'll put a little tree here. This is where I bury enough about. Forget the right back after this. MTV. Dobra, wypieprzaj. Welcome to Ironbark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say, congratulations! You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897, we've been known as one of the safest parks in America. Zamknij ryj. Co to jest to u góry, bo nie ogarniam tego systemu. No nie da się śmietnika właśnie, chciałem zobaczyć. Co? Co ja mam podpalić? Co to w dupę jest? Ty odłożyć tą latarkę? W piecu mam napalić? Ja tu muszę coś rzucić do środka. Jak się tego używa? Mogę chatę podpalić? Ty nie mów, że ja muszę drzewo przynieść z dołu. Co ty gadasz? To ja latarkę chyba wezmę. Dobra, bez latarki lecimy. Nie, nie mogę iść na dół. Oszukałeś mnie, albo ja coś źle zrobiłem. Bo tu jest niewidzialna ściana teraz. Czy bez latarki się nie da? Co? Ty nie ogarniam, coś popsułem. Jak ja mu raport złożyć? Jak ja mam to zrobić? Coś na PC-cie? Ale jak? Przecież ja muszę jakoś te dane poznać. Gdzie one są zapisane? Ja ich nie widziałem. No dobra, widziałem tu benzynę, ale on gada, żebym to drzewo wziął, jak go nie mam. Ty. Postal. Teraz mogę na dół, jak z nim pogadałem? Zobaczymy. A, racja widzu, dobra. I ma być drzewo, no jest drzewo, ale co, ja mam to przynieść ręką? Czy nie o to chodzi? No ma być jakieś drzewo do pieca. Gdzie się schody łamią? Zatrudnić pewnych pomocników, a trzeba im płacić? Kłodę bierz? No nie da się podnieść. To nie o to chodzi. Po prawo od schodów szopa. Ale nie mogę tam... A nie, mogę tam iść. Ty, ja tu przypadkiem nie muszę przynieść benzyny do tego? Jak on mi gadał, że benzynę mam. Szukamy Yetiego? Kurde, nie wezmę wszystkiego naraz, no kurde. Ja mam to nieść do pieca, tak? No zaraz wrócimy po tą lornetkę. Yeti kotleti. No tak, Jolp, tak jest. Co to było? Dobra, zaraz to podpalę, bo mi jeszcze zablokują możliwość wzięcia lornetki, to pójdę po nią. Te rzeczy jak lornetka, latarkę, zapałki masz też w chacie? Co ty gadasz? Nie widziałem. Ale już wezmę jak zlazłem. Tu jakieś itemy jeszcze są. Aha, to są te... Ty, rzeczywiście one też tutaj są i to pewnie u mnie też są, no. To jest do mierzenia wiatru? To? Spray na niedźwiedzie? Jak ślepy? Nic nowego. Ja nie jestem ślepy. Zgasło czy mi się wydaje? Tu się nie świeciło? Nie, wydaje mi się. Już mi się pieprzy we łbie. Gdzie ja zapałki? Dobra, ja wiem jak to zrobić, znam się na tym. No właśnie. Nie. Dobra, gdzie się... Mam to rzeczywiście, jak zmierzyć tym? 20. Jak gdzieś indziej pójdę, to będzie inaczej? Czy zawsze 20? Dobra, coś tam jeszcze trzeba było. Temperatura, kurde. A czym się temperaturę? Tu nie ma jakiegoś termometra? Czy jak ja? Co to jest? Kompas. To mapa. Za tobą na ścianie jest ten? A nie na zewnątrz powinien być? Gdzie na ścianie jest ten? To ten... A jest! Fahrenheity to te po lewo 50, 49. Tam 49. Jaka pogoda? Czekaj, wyjrzę za okno. Czyste niebo, nie? Lekka chmurka. Ty, to dać to? Co to jest w mist? Dam cloud. A tu co dać? Mgła to było? Ty. Dobrze się podpisałem? No to nie mam mgły. Ty, tutaj co dać? Tu. Chyba 0. Tylko pytanie, co dać tutaj, bo ja nie pamiętam jak ja się nazywam. Jakiś tam Adolf H, coś takiego, nie pamiętam co tam było dalej. Jack. Jack jaki? No możesz tak nie pisać? Jack, jak? Jack Nelson, tak? Dobra, dam 50, no pewnie to jest źle. Co? Nie. Jak 44? No nie pomyliłbym się o tyle. No widzisz? Pogoda może. Ty, a może to? No właśnie, ale też nie pasuje. Tutaj 0 na pewno. Tu 20. O kurde. A nie, dobra, tego się nie zmienia. Który jest? Na pewno jest ten? Klikam na tył. A, dobra, już idę. Egitka, idź mi stąd. 45,8. Ja pierdziel. Clear chyba, czy... Nie, git. Okej. Okay. Dobra, chłop spać poszedł. Ja tu mam jakoś... Ktoś waży, żeby to przejrzeć? Czy wypieprzone joja? Czy idziemy spać też? Ty, mikrofala, no ta Amerykanie. Dobra, tylko mikrofala im w głowie. Pięknie. Chciałbyś tak robić, widzu? Takim leśniczym być? Co w sumie można tak powiedzieć, taki na polskie realia leśniczy, nie? Spoko. Nawet fajne, tylko tak pewnie na długo siedzisz w takiej wieżyczce i szyjesz. Taką chatę do streamów? W sumie jakbym ryja mógł wydrzeć konkretnie. Co tam w piecu? Siekierka. Dobra, spać. Fajne. Czyli mam zamknąć to gówno, te okiennice? Dałbyś radę, widzu, tak zasnąć w środku lasu? W sumie to jest wysoko, tu chyba dzikie zwierzęta tak wysoko nie wchodzą. Światła. Ty, klimacik, pececik, tibika zainstalowana. O chłopie, kola original jakaś. Wszystko jak trzeba. Nie no, git. 3:26. To 4 godzinki spaliśmy. Co się stało? Ale chłopie, wzrok taki rozmazany był, czy jak nagle obudziliśmy. Taki zerwał się zwira. Co się dzieje? Co tam? Muszę się wyszczać. Gdzie on szczać? Palę światło. To creepy w sumie. Mogę szczać tak? Nie mogę się wyszczać? Na co mam uważać? Czekaj, ja mam iść na... A, bo my to i to ja mamy na dole. Zapomniałem. Gdzie latarka? Wezmę to. Nie wiem, czy niedźwiedzie by podeszły. Tam gadali, żeby uważać na nie. Na bobry? Ej, mogłem się wyszczać. Nie no, pierwszy dzień, kulturę zachowajmy. Aha, nie mogę, dobra. Nie ma kultury. Macie deszczyk. Normalnie, pierwsza misja naszczaj na grup ojca. Znasz tą grę? Dobra. Ty, konkretnie się zebrało, a nawet nie piłem. Won. Ty, co tu? O ja pierdziele, dawaj lorynetę. Gdzie ona była? Szybko, szybko. Gdzie to było, widzowie? Ty! Było, widziałeś? Nie, to znak? Przecież tam się świeciło. Nie, no znak to jest. Ktoś stał obok wieży? To drzewo. Ty, co jeżeli to Yeti? Kotleti? Ktoś robił zdjęcie jak leje? Tak po ciemku? Może ktoś z 12 wieży? No bo tam przestało... Ale nie mogę zejść, to co ja mam iść spać po prostu? Z jakieś dymy są, a ja po prostu idę w kimono? Ty, ciekawy cień. Co jest? No ta, no idziemy spać po prostu. Dziwne. Ktoś tam był. Druga noc. Uuu, kawka. Fajnie. Jest klimacik. Upite delikatnie. To jest ta 12 wieża, tak daleko by była. To jest życie. Fajnie, no. Sprzedam to zdjęcie. Chcesz kupić? Kolejne zdjęcie robimy? Gdzie Yeti? Uch. 20 PSC? Dobra, sprzedane. Nie będę zmywał przecież. No zaraz, uspokój się. A ty jesteś w dupę napastliwy. Co? Co w dupę? Ty, co on do mnie pieprzy? No jest. On to nie pali się, bo jest biały dym. Kogoś palą, więc jest git. Okej. Czyli Polacy przyjechali na wakacje. Ty, bierzemy na niedźwiedzie gówno. A, dobra. No widzisz, niby jestem nowy, a wiedziałem o tym, zanim mi powiedział. No, ogarniam temat. Latarkę bierzemy? Nie wiem, czy latarkę, bo raczej by jest widno, ale... Drzewa gęste. Gdzie te na niedźwiedzików? Bierzemy? Dobra. Czyli do tego mamy iść ścieżką, no dobra. W sumie i tak się zrespi to gówno, a jak nie to drugie mamy tu. Ty przestraszyłbyś się, posłuchaj. Jesteś w tym miejscu, pracujesz tu samotnie, nie? Nikogo nie ma totalnie. Idziesz pewnego dnia do Toytoya, wchodzisz, a tu balast stoi. Normalnie wielkie gówno. I wiesz, że to nie ty zrobiłeś. Co robisz w takiej sytuacji? Serio się pytam. Zjadam? Ej, gdzie to był ten biały dym, bo się zgubiłem już. Chyba tam, nie? To on? Tutaj? Ta, dobra, to idziemy. Ty, to nie jest on chyba. Kurde, się zgubiłem już. Gdzie to było? Chyba tędy. Ta, to tu, bo nawet niedźwiedzie ostrzegają. Nie, dobrze idę. Co za mną? 8:30. Dobra, zobaczymy, kto napalił. Co za krzyk? Halo? Słyszałem krzyki, witam. Cyry. Gaś to. Jest tu kto? Ty, taki namiocik w Decathlonie 200 widziałem, chyba za winę. Co tu się dzieje? Co to w dupę jest? Ty? Coś gwizdze? Słychać, jak ktoś idzie. Kogoś było słychać i gwizdał. Psz, tak? Czy mnie już popieprzyło? Dobra. Czym to zgasić? Benzyną? Ty, mogłem naszczać, no. Ty, nic tu się nie da kliknąć. Nie wiem, czemu nie mogę tego podnieść, ja słyszę, jak to skrzeczy. Ale dziwne, ty, tu nikogo nie ma. Kto mnie goni? Nie strasz, widzę jakieś cienie w dupę. Dobra, mam wracać? No w dupę nic tu nie zrobiłem i już mam wracać. Creepy miejsce, idziemy stąd. Niby jestem tu strażnikiem, ale się boję, więc se idę. Ja pierdzielę, dobra. Okej. Wiesz, że to jest dezodorant? A wiesz, że jak się da zapałkę, to masz miotacz ognia? Kurde, co to za dźwięki? Słyszałeś? Ktoś gwizdza, słyszę. Ale nie mogę tu iść, niestety. Coś w dupę gwizdza. Mam broń palną na górze? Albo chociaż katanę? Lornetkę wezmę z góry i zerknę na wszystko. Ty to wstawię, pewnie ta, no. Dobra, zaraz to zareportuję, czekaj. Gdzie ta szopa moja? Ale nikogo nie widzę. Nie, to roślina. Nikogo nie widać niby. Ja pierdzielę, ty popiewszona ta gierka jest. Całe nic widać przez tą lornetkę? No tak jak naprawdę jest. Tylko ci stary wmawia, że coś widać, przez to nigdy nic nie widać. To jest syf, a nie item. Pod G jest granat, nie działa, no. Co? Ty serio coś takiego? Ty, rzeczywiście takie same. Ja pierdzielę. Ty, ale on się zna. Ej, to jest identyczne jak to, co słyszeliśmy. O kurde, jak to możliwe? Mi się troluje. Kurde, ile ty pieprzysz? Co? Ty, co się... Co ty? No ja coś nie mogę powiedzieć o tym. Które brzmi mniej wiarygodnie, bo chcę, wiesz, tak, żeby wiedział, że wiesz, że tylko mu mówię, że nie. Dobra, ty, zrobiona robota, czas na CS-a. Dobra, a ty co? Aha. A to wysłaliśmy te zdjęcia. Dobra, już jest fake. 2002 rok i zdjęcia wysyłał takiej jakości MMS-em. Pamiętasz coś takiego jak MMS? Dobra, niezły fejur. I co ona zrobiła? Pizzę, zapiekankę taką. A no, to takie po polsku się robi. Dobra, ty, co mi mamy zrobić teraz, bo nam nie powiedział? M&M's? Nie, MMS. Mam znowu zapisać, jaka jest temperatura i tak dalej, czy iść spać? Niby nic tam nie widać. Kliknę na tym, to powiedzą, co mamy zrobić. Aha, zjeść coś. Tu jest lodówka? Tu jaka pełna. Nice. Co my tu mamy? Na pewno, kurde, picie chcę. Won. O. Jak się napić? Co to jest? Jakieś ziemniaki. Pieprzę je do piekarnika. Kurde, jak się je? Brrr. Jest tu coś do jedzenia w tym domu? Jakie mam zrobić jedzenie? SMS sprawdź? Ty nie mów, że ja muszę robić to gówno, co ona mi wysłała. O ja pierdziele, muszę to zrobić. Dobra, ale ja mam to do garka w jakiegoś wkładać, tak? Czy gdzie? Ja nie mam takiej blachy, jak ona wysłała. No mam ten makaron niby. Co to jest to? Bo ja nie mam tej, a garnka się nie da podnieść. A, ja to mam! Kurde, myślałem, że nie mam. To jest chyba ten sos, nie? O kurde, co jest? Pepperoni. Mamy pepperoni? Co to jest? Mięso mielone, to nie. Ty. Taka kanapka. Jajka. O! Kukiks. Ty to wygląda jak gówno pieprzony. Ty wpieprzyli taki zmrożony makaron, taką kupę, nie? Ty nawet tego nie rozdrobił jakoś, żeby się oddzielić. Tylko wpieprzył taki stary makaron podlepiany i zalał jakimiś pomidorami i na to położył kawałki pepperoni. Wszystko obrzydliwe. Tu gdzieś mozzarelka była, czy mi się wydaje. Kurde. Zobacz, dodał sushi krem. Dobra, co jeszcze? Dick. Czekaj, co ja mam dać? Gdzie jest takie coś? To. No kurde. O się robi. Zjadłbyś bry? Brr. No jestem. Dobra. Ty, bo się spali pizka. Ty, to ja mam zrobić to i potem pizzę? Dobra, to na szybko. Dobra, 20. Nieważne. Samu się będzie mierzyć. A na pałę wpiszę, ty, kto to sprawdza? Sprawdza to ktoś tak szczerze? $47,4. Ty sprawdzasz gdzie? Jaka pogoda jest? Dobra, może być taka. Jak my się nazywaliśmy? Jack Nelson? Dobra. Na oko zrobiona robota. Płacą od godzinki, a ja sobie tylko siedzę. No i git. Dobra, ale gówno. Puszków. Wyjął taką całą blachę, czy jak to nazwać, i idzie z tym do wyra. Ty Amerykanie, rozumiesz? Co? Pyszne jedzenie, pyszne. Mordę od razu do tego pakuję i jem. Dawaj do kompa, jak ja na kompie tylko Quake'a mam. 20 000 kalorii. Tylko 10 dzisiaj zjedzone. Zjem jak będę się szedł wyszczać o 3:00. Do lodówki włożyć. Kto tu taki syf zrobił? Dobra, macie. Jakbyście byli głodni w tym lesie, byś się zgubił. Masz tam dupę, zjesz sobie. Dobra. O Jezu, nie, trzeba iść po drewno. Dobra. A więc tak. Bez latarki idziemy. Bierzemy to gówno na te... Ciemno jak w dupie u... Makłowicza. Co jest? Na co uważać? O. Nie wychodzę stąd. Śpię tutaj. Dobra, sprint do chaty. Nie ma nikogo. Ty, mogłem sobie na lasankę polać, ale lipa. Do kibla na dół, szczałem z wieży. O nie, jeszcze trzeba zamknąć te. Nie ma tam nikogo. Tu nie było? Tu nie ma? Czy ja ślepy? On nie wie czego znowu. Idziemy spać. Jezu. 2:27, znowu szczelnik wlatuje. Ktoś tu śpi. Won! Kto tu jest? Won! Mam spray na niedźwiedzie. Dzięki żebu. Wejdzie tu czy nie? Nikogo tu nie ma, jest git. A to co jest? To w dupę w sklepie z pamiątkiem widziałem. Dupę, opętało mnie. Co się w dupę dzieje? Oszaleję zaraz. Co jest? Umarłem? To jak oni tą historię wysłali, żeby grę zrobić? Co jest? Ty, co dalej? Co dalej? Jak w dupę Bóg? A, dobra, możemy grać od tego momentu, nic się nie stało, jest git. Ale porypane. To serio był Bóg? Nowa gra plus teraz. Wstaję, wstaję, już. Widzisz to? Widziałeś to? Ty, na wylku mi siedzi. Normalnie chłop chciał przychillować i go przestraszyłem, to mnie zabił sierpem. Chyba normalne to jest, nie? Ty, ale kto to jest w ogóle? Co to jest za postać? Ale dziwnie wygląda. Zagazuj go? Spróbować? Dobra. Goatman, Buxton? Ty, to jest serio Goatman. Tak, bo tu Goatman miał grasować. Ej, gazujemy go? O, ma 8. To serio jest masno gang. Dobra, teraz gramy jak trzeba, tak jak Bóg nakazał, teraz gramy. Koniec trollowania. Tak, z powrotem wczuwamy się w klimat. Masny Ben po Pandorze. Plan mam taki, otwieram i się chowam. Dobre? Co, znowu Bóg? Witam, Mario, witam. Nie może przejść, bo mu drzwi otworzyłem. No w dupę kaleka mnie chce zabić. Przecież drzwi się do środka otwierają. Co ty robisz? Dobrze, tylko nie da się przejść dalej, ty, może trzeba kupić DLC do DLC. Naszczać na niego? Nie ma czym, nie piłem przed spaniem. Dobra, co ja mam zrobić w tym momencie? Siedzieć i czekać? Czy uciekać przed nim na dół? Nie, nie mogę uciekać. Chowam się po prostu. Ty, no i co się dzieje? Biedroń z matką? Ale co? Ty, jest pod drzwiami. Ty, ale co mi to też, że ja się pod wyrą schowałem? Przecież on mnie widział przez okno, to zajrzy chyba pod to. Chociaż może Goatman nie ogarnia, co to jest łóżko i czy da się pod nie schować. Słychać, jak chodzi dookoła. Jak twoja postać ma 12 lat, to cię znajdzie, ale to nie... Goatman to nie jest... on. Chyba taka... Ej, co jest? Gra się buguje w tym momencie, może IRL też się tak zbugowało, dlatego tak jest, żeby oddać. Czemu gierka nie wykrywa mikro? Nie wiem. Dobra, no chyba trzeba opieprzyć se lasagne, nie? Nie? Goatman za drzwiami, a ja się bawię lasagnią. Ale co, ja mam wyjść i zobaczyć, czy jestem tu odglądany? Ty, bo on tu chyba? Okej, dobra, czyli on se poszedł. Czyli Goatman to dubiel. Rel? Dobra, ty Konor się będzie śmiał, jak znajdzie mnie rozprutego. Daję, że się zatrzymam. Co, ja mam po prostu spać? Widziałem kogoś za oknem w środku z tego w dupę lasu i mam iść spać. Zdjęcie? Ale nie da się tak po prostu zdjęcia zrobić. Jak mam zrobić zdjęcie? Tak po prostu się zdjęcia nie da. Więc lipa, jak aparatem? Ja tu nie ma aparatu. Nie, ja zdjęcia robiłem telefonem i MMS-em wysyłałem, tylko ta gierka trochę nie ogarnia. Czyli z 2002. Więc zdjęcie by wyglądało jak sraka na ścianie. Ty, ja serio idę spać. To jest trochę dziwne, ale dobra. Trzecia noc. No, widziałem Goatmana przecież. Ty, nie ogarniam tego. Teraz go wypatrujemy? Nie mogę się w ogóle ruszyć, mogę go tylko... Ale brudne to jest w dupę. Da się to jakoś wyczyścić? A jest, kurde, scroll, jak tego użyć? Nie, clean. O ja pierdziele, co to za system? Celownikiem se czyszczę. Co to w dupę raca? Czy tego Harry Potter wystrzelił w zakazanym lesie? Co to w dupę jest? Idę tam powiedzieć temu brudasowi. Hello? Is anyone there? I need help, please. Someone answer. Co to w dupę? A, okej. Hello? Can anyone hear me? Oh, thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Okay, okay. I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. Ty, to prank czy rel? And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. I think I'm lost. I'm in the middle of the woods on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. I thought shooting a few flare gun shots might get someone's attention, but no one's come yet. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. I remember passing a small stream earlier. Oh, thank goodness. I see it. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Nie, idę mapkę zobaczyć. Czekaj, ja mam tym zobaczyć, czy mam wyjść do niego jakoś? Tu była mapa gdzieś. Tylko gdzie ja jestem? To jestem ja jednak. No zara. Co tak? To jest 11 czy 2? Czekaj, gdzie on jest? Mówił, że jest obok jakiejś rzeczki. Ty, gdzie on jest? Tu? On jest gdzie? Tu? Nie, to jest rzeka? To jest... Nie. Tu jest rzeka, ty. Czekaj, gdzie on w dupę jest? Co w prawo mam mu powiedzieć? Gdzie on jest na tej mapie? Bo ja się nie ogarniam. Przez ciebie zginie? Nie zginie. Zaraz mu powiem, niech stoi i czeka. W prawo mu powiem. Dupę nie wiem, co on do mnie gada, tak szczerze. Czekaj, on nie jest tutaj przypadkiem? Tu? On jest tutaj. Tu, zobacz. To ja mu powiem, żeby w prawo szedł i dojdzie zara, nie? No i mówię mu prawo, niech się pieprzy. Ja pierdzielę. Dobra tam. Co? Ty słyszysz gwizdanie? Ej, ktoś puka. Nie umiem ustawień włączyć. To glowo? A, kebab. Chuck Norris. Trzeba mu powiedzieć to Sigma? Nie no. To że pójdziemy tam. Stachu Jones. Chłop mi przyszedł, żarcił i mnie straszy. Debil. Powiedzieć mu o czaszce? Czy to pieprzyć? Powiedziałbyś o czaszce takiemu typowi, czy nie? Ta? No ale mi się wydaje, że on jest to zamieszany. On to śmierci ten typ. Dobra, mówię mu. Ty, dało się serio zrobić zdjęcie? Ja pierdzielę. Dzięki za to, że tu przyniosłeś to. Dzięki. Dobra. Zrobiona robota. A ten żyje? Ty chłop przed chwilą umarł, a ja sobie biorę konserwy. Idę spać. A ja głodny. Wczorajsza i zimna. O kurde, nie da się zjeść. Boże, taka ciapa będzie pieprzona, ty. Dobra. Z benzynką, no najlepsza. Ty, pato. X, ja. X. XD. No i teraz można jeść. Ale wyschło. Coś zasrana pościel. Mój zmiennik, chłopie, srał w kołdrę. Co ja mam zrobić? Dobra, jest git. Jemy. Wstawaj, zesrałeś się. Pyszne, pyszniutkie, ale zbywał to ja nie będę. I te napisy, co ja robię. A, report. Dwadzieścia trzy, dobra. Dwadzieścia trzy. Ty, ale tabować chciałem przez przypadek, czekaj. 57,5. Ty, jak ciepło dzisiaj. Dobra, jeden. Jack Nolan? Nie, Nelson? Kurde, nie pamiętam. Aha, 0 mam dać, udajemy. Jeden. Jak się nazywałem? Piszę sam jak. Pogoda inna? Co ty gadasz? Mgła! Jack jaki? Ty, chyba że to, bo jest cieplej. Co? Co jest źle? Jak w dupę burza? Gdzie ty burzę masz? Dzięki Wegzy z 19 lat. Witam. Po kolei każdą i będzie w końcu? O, wind jest, dobra. No, tak myślałem właśnie. O kurde, rzeczywiście, wieje jak popieprzone, zobacz. Ty, lepsza fizyka niż w gierkach innych, nie? O nie. Najgorzej. Dobra, latareczka. Gdzie ta latarka była? Ale wieje, ja pierdzielę. Dobra, już to pozamykam przy okazji, bo i tak trzeba będzie. Bierz gaz, ale on nic nie dał ostatnio, jak pryskałem na Goatmana. Nie gwizdzę już. Jezus Maria, co to jest? Popieprzyło cię, dziadu stary? Kim ty jesteś? Ja pierdzielę, popieprzyło dziadka. Dobra, udaję Sigma. Last z Gotika. Coś źle dałem. Jeszcze raz tu przyjdziesz, to cię zadźgam. Oczywiście w tym, nie? Jebce. To był Goatman? Nie, Goatman to widziałem na YouTubie go. Contraband Police. O właśnie, ma być jakiś update, za jakiś czas to zagram. Tu lampa, okej. Kurde, trzeba wpieprzyć tego. Nie strasz mnie, jest. Czy to w grze było? Ja pierdzie. Mogę zastrzelić? Nawet do niego nie gadam. Ty, następnym razem go zastrzelę i mu zrobię zdjęcie martwego. Bo co za różnica, nie? Będzie leżał na ziemi, to sobie zrobię zdjęcie. Witam farmakach, witam. Nie wiem, popije przody ten typ, który... Ty, co? Aha, o kurde, ty, ale time skip. Windows 95 wchodzi? Co ty pieprzysz, dziadek? Ty, jak ja mam to? Ja mam to sam zrobić? Jak ja mam to? Help. Kukolt? Co? Cecha. Co mam dać? Co ja mam dać? Co tu dać? Mam któreś wybrać z tego? Które? Które wybrać? Jaki kod? To wpisać? Ten kodzik? Jak 2137? Ty, jest. Co ja mam tu wpieprzyć? Nic nie ogarniam. Co tu się dzieje? 1045? Źle, zobacz. Pisz kodzik na NB, tanie giereczki, też prawda, no. Po kolei dawać? Ty, może 5, 4, 8, 7. O! Ole, patrz, wszedł na zielone lobby. Biorę gaz. Ale leje. Ten generator się popsuł. Ty, może trzeba dolać benzyny. Na co on działa? Ty, nie mogę iść dalej. Co? Dzięki Wento za 50 lat. Dziękuję bardzo. To wiatr, to wiatr. To wiatr, nie? Kurde, nie mogę tu szczać. Co to jest to? Aha, ja widzę przez drzwi? Co jest w dupie? X-ray? To ptaki są, normalnie se żyją o tej godzinie, no. Co jest? Co jest, ty? Czyli po sprawie? Gdzie wiecie, że chłop roboty nie zmienił, no porypany jest. Co? Co jest, ty? No jestem. Co? Mam tam iść? Mam tylko spojrzeć na to. Nie powinien mieć jakiegoś pistoletu? Czy to jest USA? Ludzie mogą mieć broń. A ja chodzę po lesie z latarką i gazem. Co tu się dzieje? Tak powinno być? Gdzie jest ten dym, bo go nie widzę? Ty, on jest bliziutko. Ej. Zobaczmy lornetką. O ja pierdzielę, ty, Goatmany. Ty, to jest spotkanie KKK chyba. Klubu kolegów pewnych. Dobra, mam was, jesteście na naszej klasie. Co jest? Ty, biegną tu cyry. Ty, co ja mam robić? Idę spać. Co tu? Ty, on tu już jest? Flasza nie wyłączyłem. Ale glany. Ty, co teraz? Idę do WC, lecimy? Słychać, że dyszy. Co robimy? To i to ja? Szmata! Kurde, puść mnie! Szmata! Świecę przez kibel. O ja pierdziele, idzie tu. Ty, gdzie ja mam uciekać, jak on tam pójdzie? Tam walisz dzidę? Siknij se? O ja pi... Jezus Maria, jak przestać, ty? O kurde, jak powstrzymać? Ale horror. Jak lewo, idę do domu. Jak lewo? Ja pie... O Jezu, co tam panowie? Ej, mówiłem ci, że prawo w dupę, mówiłem ci, że prawo. KKK? Ty, to serio jest? Jak ja wyglądam? Dobra, skip to ten początek. Bo my wiemy, co tu się działo. Speedrunik leci. Co ja tu miałem? Lornetkę, gdzie ona? Co oni palą? Ciała czy... Chłopa jakiegoś? Jakiego? Opisz go emotką. Może teraz na dół? Nie, dobra, potem. Którym się chowało? To jest Artwell z klubem? Serio? Ty, to jest SS. Nie? Taki strój ma. Takie glany, taka te płaszcz. Czyli ja albo jestem Jamalito, albo jestem Rzymianinem. Ja pierdzielę. Opium. Ten typ. Siemano. Dobra, chłopie, kogo ty gonisz? Nie szczam. Drugi raz nie zaszczam się. Wyszczaj się, żebyś się po drodze nie zatrzymywał. Ale ja się nie zeszczam. Jak najwyżej na nogę. Najwspanialszy fan opium? Ten typ? Najnormalniejszy. Dzida. Nara. Prosto. Ty się prawo, no. Do auta biegniemy, czy tu? Do auta biegnę. Jezus Maria, daj mi iść. Proszę. Słyszę go. Pal. Pal. Kurde, przeskipowałem, bo klikałem szybko, żeby jechać. Dobra, o, wiesz co było, no. Że się bał, nie? Dobra, ty. Aha, nikt mu nie wierzy, ta? I dlatego grę o tym zrobili. Ty, ale zdjęcie zrobił. Pokaż to zdjęcie na NK. Ty, bo ja zakrywam napisy. Teraz widzę. Widzisz napisy, czy nie? Co? To jest kampania przeciwko paleniu ognisk w lesie? Czy paleniu kogoś, w sensie, jak to działa, kurde. Hej, fajna gierka, nie? Myślicie, że naprawdę się to wydarzyło, czy se ktoś zmyślił, żeby grę zrobić? Nie, podziękuję, ok? Nie trzy tych oczu, a potem znowu będzie, ale ja nic nie widzę, no ale jedno oko mnie swędzi, co robić? Dwójka była najlepsza, o czym ona była, bo nie pamiętam. To było w tym domu samotnie było się? Co ci baba wchodziła na piętro? Ale fajna ta część, bardzo. O papaju, rzeczywiście, co w tym hostelu takim, motelu. Ta, to najlepsze było, no. Papaj najlepsza część. Ta, co się tak jechało, fajnie. Ale to też fajne. Uwaga, dzieci, papież w szafie siedzi? Ej, zarąbiste w ogóle seria tych horrorów. Naprawdę, oby częściej robili, bo taki klimat jest. Zarąbiste to jest, no. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!